Młodzież złapała za pędzle i zabrała się do malowania. Wszystko dla bezdomnych psiaków. Przytulisko gminy Dębica ma nową siedzibę. Samotne zwierzaki zamieszkały w podgrodziu niedaleko stadionu. Nowy dom był już gotowy, wymagał jedynie ostatniego szlifu. Dzięki farbom od śnieżki uczniowie wyczarowali wspaniałe kolorowe pejzaże. Nasza akcja ma zachęcić ludzi, by częściej odwiedzali psiaki, mówią uczniowie. Zrobimy drzewa na tle niebieskiego nieba i takiej ładnej zielonej trawy. Różne obrazki drzewa, kwiatki, uśmieszki, żeby to przytulisko wyglądało przyjemniej i żeby psy się fajnie czuły tutaj. My jesteśmy z Podgrodzia, więc ze szkoły się zmobilizowaliśmy, żeby przychodzić tutaj, wyprowadzać psy nad Wisłokę, po okolicznych miejscach, które bardzo dobrze znamy. Nie będzie tak wyglądało to szaro, tylko tak będzie, będą chyba tutaj bardziej częściej przychodzić różni ludzie, odwiedzać te psy. Da nam więcej radości, żeby tu przychodzić, żeby wyprowadzać te psy, bo one często siedzą długo w klatkach i naprawdę trochę ruchu im się przyda. Zaszczepienie po prostu do zwierząt i podnoszenie wrażliwości. Nie tylko u nich, ale dla osób starszych. Cieszy się moje serce, dlatego że istotnie były problemy. Aczkolwiek jak w życiu i tym społecznym również są problemy. Natomiast co mnie martwi, podejście po prostu osób, które są na stanowiskach publicznych, a gdzie wskazywaliśmy następne lokalizacje, no to był negatyw. I to może jest ta strona ujemna, aczkolwiek na sesji, kiedy przyszło nam kupić tą nieruchomość, to też siedmioro, czy ile naszych radnych się wstrzymało. Tego już w ogóle nie rozumiem, bo i lokalizacja, i sceneria jest bardzo piękna. Ja myślę, że dla naszych opiekunów, ale ci, którzy po prostu tutaj przychodzą, to też jest taka rekreacja. Oczywiście dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Mamy tylko parę piesków. Docelowo gdzieś myślimy, że będzie więcej. Nasz klub miłośników wolontariatu Azorkowo przenosi się do Podgrodzia. Opiekunem tego przytuliska została szkoła tutejsza w Podgrodziu. A dzisiejsza akcja ma na celu przede wszystkim promocję edukacji humanitarnej, uatrakcyjnienie tego miejsca, żeby było tutaj kolorowo, przyjemnie. Przede wszystkim, żeby dzieci złapały tutaj, jakby to powiedzieć, takiego bakcyla do pomocy. Dzieciaki ze szkół gminy Dębica będą malować murale, będą malować płot. Reprezentanci przyjechali ze szkół Podgrodzie, jak wcześniej powiedziałam, Nagawczyna, Głobikowa, Stobierna. Malowanie wszystkim sprawiło dużo frajdy i przede wszystkim satysfakcji. Fabryka farb i lakierów Śnieżka S.A. nagrodziła wszystkich wolontariuszy upominkami. Psiaki oprócz kolorowego, przyjaznego otoczenia otrzymały również karmę, którą uczniowie zebrali w swoich szkołach. Warto odwiedzić przytulisko w Podgrodziu, zobaczyć mural młodzieży i wziąć psiaka na spacer. Kto wie, może któryś z nich okaże się najlepszym przyjacielem.